Witam wszystkich serdecznie na wspólnym gojemniku mistrzów 20 kwietnia. Dzisiaj gościmy dwóch super hodowców, Roberta Baranowskiego, przedstawiać nie trzeba chyba wszystkim, no i Cezarego Kacperskiego. Cezary już dwa razy z rzędu wygrał na WG Łąck, także fajna rywalizacja nam się szykuje. Może skorzystając z krótkiej okazji nakręcamy właśnie kolejny filmik jakiś, może koledzy tutaj coś powiedzą więcej. Robert, zapraszam. Także przyszliśmy z Czarkiem Gołębie dzisiaj, ja dałem 3, Czarek 2 drużyny, resztę pocztą doślemy, pogoda piękna, fajny teren. I co, zapraszamy do rywalizacji. Zapraszamy wszystkich kolegów do wspólnej rywalizacji, życzymy dobrych lotów i będziemy się widzieć na finale. No fajnie, no tutaj mówię. Fajny klimat w Gołębikach, dodam jeszcze tak, że... Obejrzeliśmy Gołębiki, suchutko, świeże powietrze, fajnie młode wyglądają. Jest okej wszystko. No, no także że cieszy mnie, do dwóch, no mówię, znakomitych hodowców. Tutaj nie będziemy, mówię, pytań zadawali, jak hodowla, jakie gołębie, no bo wiemy, no Robert z bratem, no czterokrotni mistrzowie Polski z tamtego roku, no w tym roku. Też myślę, że na pewno o nich usłyszymy. Na pewno. Będziemy próbowali coś tam. No, także Jastrząb. Jastrząb też wali, nie tylko u nas na gołębniku prywatnym, także i u Roberta też wali. Selekcję robi. Selekcja naturalna, nie? No. Znaczy i gołębie trenuje też, także to są przyspieszenie jest, nie? Plusy i minusy. Szkoda tylko, że te najlepsze czasami gołębie trenuje. No, różne bierze. O najgorszych się nie mówi, jak komuś weźmie. Jak weźmie fajnego gołębia, no to wtedy jest szkoda, no ale to jest życie. Natura. Życie, tak, każdy chce przetrwać, no i nic się nie zrobi, no. Także no, dziękuję. Za króciutki, no bo króciutki jest, no mówię, tutaj nie ma co tego, fajnie chociaż pokazać kolegów, że przyjechali osobiście, mówię, nie przywieźli tych ptaczków pocztą, przyjechali osobiście, zobaczyli, jak gołębniki wyglądają, w jakiej formie gołąbki są, także no zobaczymy, jak to będzie, mam nadzieję, że i koledzy na finale nas odwiedzą, no i no Cezary, no mówię, no dwa razy wygrał, zobaczymy jak poradzi sobie tutaj nad morzem, na Wyspie Wolin, tak. W centralnej nie było źle Polsce, zobaczymy jak teraz, no. No. Także trzymamy kciuków za kolejnych uczestników, hodowców, oby jak najlepiej było na finale, na lotach konkursowych, no i miejmy nadzieję, że zobaczymy się na locie finałowym i na drugi rok. Także dziękuję wszystkim, pozdrawiam serdecznie. Dobry lot. Pozdrawiamy.